Cześć, witajcie. Jak widzicie, już mamy drugą część naszego pierwszego sezonu Let's Playa gry Minecraft. Jak widzicie, mamy tutaj całkowity rozpizdziel po przeprowadzce z pierwszej części. Kilka zmian weszło. Mianowicie tak, nowe tekstury, tekstury sobie wgrałem. Tak, nowe teksturki, można to zauważyć. Bardzo fajne. Później tam wyjaśnienie. Na górze jest tak, pirat. Oznacza to, że gram na piracie. Gdyż właśnie zastanawiam się dopiero nad kupnem Minecrafta. Chciałem zobaczyć, co to jest, na jednak 50 zł dać, że później ta gra się komuś nie podobała. Nie każdemu Minecraft się musi podobać. No ale dość tego. Tak się prezentuje mój dzisiejszy dom. Czyli dość słabo. To jak widzicie, całkowity rozpizdziel. Tutaj taką mini jaskinię, znaczy mini jaskinię, to nawet nie jest mini, to jest normalnie 0% jaskinia. Ale tutaj akurat koło domu węgla mam dużo, tak więc jest fajnie. I teraz mam tak jedną rzecz ważną do zrobienia w tym odcinku. Po pierwsze, weźmy sobie kamienia. Tak, tutaj sobie przygotowałem rzeczy do zrobienia szklarni i do hodowania zboża. Czy tam pszenicy. No i tak, powiedzmy, zróbmy sobie coś takiego. Taką możemy sobie zrobić. Kto jak chce, jaką wielkością, ale w Minecrafcie chyba woda obejmuje, może nasączyć chyba 3 kratki, tak? Więc nie wiem. Jak to tak naprawdę jest? No ale. Tutaj mamy jedną, wodę sobie uprzednio przygotowałem. I tutaj mamy drugą. I teraz tak. Musimy załatwić kopaczkę, tak zwaną. Znaczy, tak w kręgach wsi. Tak zwaną kopaczkę, to się nazywa kopaczka. Tutaj się to nazywa. Nawet nie wiem, jak to się nazywa. Ale mniejsza. Wiecie, o co mi chodzi. Mamy tutaj tak. To na patyczki. Na patyki, co ja robię? Tak, na patyki. I z kamienia może zrobimy. No tutaj pisze stone hole, ale nie wiem, co to znaczy. Tak więc nawodniliśmy już nasze ziemię. Teraz trzeba je użyźnić, użyźnić glebę. Gdy już użyźnimy glebę. Chyba niech tam to będzie. Gdy już to zrobimy, to teraz musimy tak. Tutaj sobie ścieżkę zrobiliśmy. Tutaj tak samo. Czekamy, aż gleba się bardziej tutaj użyźni. Ładniej będzie, przyciemnieje troszkę. No i tymczasem może wykopnę sobie tutaj dookoła. Muszę to zdeptamy, żeby to tak nie wyglądało. Dobra, nie będę się tym bawił. Kolejny punkt do udanego, do udanych zbiorów jest to, aby żadne zwierzątka nasze miłe, ani żadne potworki nasze niemiłe nie zniszczyły nam tego. Tak więc odbierane z piecyka szkło. Jeszcze tu się robi. Ale zaraz. Musimy mieć dość dużo szkła. I tu ja mam taką, ja mam 7 na 5. Tak więc, no nie 7, nie. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, 7 to jedna połowa, tak. Coś około. No ale mniejsza. I teraz musimy sobie ładnie ustawić. Ajajajaj. Niepotrzebnie straciłem jedno. Dobra, będę zrobię taką dwupiętrową. Dokładniej to trzypiętrową.
na razie nam nie starczy tego szkła. No to wrócimy zaraz. WTF. No dobra, nie wiem co to jest, no ale... Witajcie z powrotem. Jak widzicie, nasza szklarnia prawie gotowa. Prawie. Bo po żmudnym szukaniu piachu gdzieś za tymi górami okazało się, że jest tutaj. Naprawdę. Nie widziałem go. No i jeszcze tutaj nie dokończyłem troszkę dachu. Ale ja wam tylko chciałem pokazać, jak się to robi ogólnie. To już sobie sami będziecie wiedzieć, jak zrobić. Teraz wystarczy nacisnąć na nasionka, które zbieramy. Z takich oto badyli. Tam są. Całe takie pole. I prawym przyciskiem myszy je zasiewamy. I ten odcinek będzie wyjątkowy, gdyż wstanę jutro rano i pokażę wam jeszcze tylko, jak wyglądają te nasionka. Gdyż odcinek też nie jest zbytnio długi, no bo większość czasu było wycięte, gdy szukałem przecież tego piasku i gdy przerabiałem go na szkło. Jeszcze się tutaj robi. To może zaraz dach dokończę jeszcze, tak w międzyczasie, póki jeszcze nocy nie ma. To troszkę może bardziej wyrosną te roślinki nasze. Ale jak widzicie, jak mówiłem, no totalny rozpierdziel. No tutaj mamy jakiś domeczek w ścianie. Tutaj mamy ledwo całe dokończoną szklarnię, której też nam będzie trudno dokończyć, bo już są roślinki. No może nie aż tak bardzo trudno. No dopiero, dokończymy ją dopiero w następnym odcinku. Tego już pokazywać nie będę. Jak widzicie, roślinki sobie powoli rosną. To już jest drugi poziom rośnięcia. No to my sobie idziemy. No spać jeszcze nie, chwilowo. Tak więc może kopmy węgiel. Dobra, kopmy węgla. No jak wcześniej wspomniałem, jest to już, zresztą jak sami mogliście zauważyć, jest to już druga część pierwszego sezonu. Powoli leci. Jeszcze dzisiaj wpadnie cały let's play Limbo. Do końca. No szybko, no co rób się. No ale to dobrze akurat, bo trochę nadrobimy tego straconego czasu. Tylko że nie chcę bardzo nam teraz co robić, bo na ten odcinek była zaplanowana szklarnia, która tam się już całkiem ładnie prezentuje. Oświetlimy ją sobie na następny odcinek, już będzie oświetlona od razu. No i... No dobra, no to może ominijmy to. Nie możemy tego ominąć. No niestety musimy chwilkę poczekać. No chyba, że... Takim oto magicznym sposobem znajdujemy się już, gdy księżyc jasno świeci. No i dobra, tak. Już lulać możemy, tak więc... Nasz znany patent Sebastiana, zwanego także Molksonem. Żeby tam tu zombie nie weszły i takie inne potworki. No nie wiem co z tymi drzwiami jest, są chyba zepsute. Muszę chyba sobie zrobić nowe, z czegoś innego. No i widzicie, wszystko pięknie, jasno. Wszystko pięknie, jasno, jak to już powiedziałem. Dobra, lecimy szybko, nie ma czasu. Słoneczko ładnie świeci, coś tam. Tu się jakoś tak na czerwono. Patch your game. No to nie było miłe. No i dobra, no kurczę, no niezbyt to wyrosło. Pokażę wam to w następnym odcinku. Zaczniemy sobie dokładnie z tego miejsca. W następnym odcinku planuję zrobić kopalnię. Będziemy na pewno dużo kopać. Może to znajdziemy, może nie. Poświęcę na to dwa całe dni. Tak więc najdłuższy odcinek to będzie. Będzie to odcinek około 20-minutowy. No to dziękuję, do usłyszenia. Była to druga część naszego let's playa serii Minecraft. Sezon pierwszy, odcinek drugi, kilofem i łopatą. Subskrybujcie, komentujcie. Pozdrawiam i do usłyszenia.